Cześć kochani, witam Was cieplutko u mnie na kanale i dziś przychodzę do Was z kolejnym filmem. Dziś zapraszam Was na zakupy kosmetyczne. Mam tu w sumie dwa zamówienia internetowe. Jedno jest z Kokolity, drugi jest z Hebe, ale mam też kilka produktów takich pielęgnacyjnych, podstawowych z Rossmana i może od nich zaczniemy. Procudent to jest płukanka do jamy ustnej, ta wersja zielona. One są zdecydowanie łagodniejsze niż te z Listerine. Kiedyś powiem Wam, że bardzo często właśnie kupowałam Listerine, ale później one się okazały dla mnie zbyt mocne, zbyt palące. Natomiast ostatnio pod filmikami dwie dziewczyny mi polecały właśnie Listerine z imbirem chyba i z limonką i one mają być łagodniejsze, więc myślę, że rozejrzę się przy następnych zakupach właśnie za tą płukanką. Na razie mam tą z przyjemnością zużyję, ale jestem właśnie ciekawa tej z Listerine. Hegron, żel w sprayu, wiadomo, ten produkt się musi u mnie pojawić. Bardzo lubię ten lakier, trzyma włosy w ryzach u mnie przez cały dzień. Zawsze kupuję to większe opakowanie, bo jest, wiecie, wydajniejsze. No i wiadomo, musi być u mnie w codziennej pielęgnacji. Tak samo jak dezodorant Niva, już się do niego przyzwyczaiłam. Pięknie pachnie, długo trzyma świeżość. Ja go bardzo lubię i polecam. Kolejna rzecz, która też się u mnie bardzo dobrze sprawdza i lubię do niej wracać, to jest Himalaya pasta do zębów Mint Fresh. Bardzo przyjemnie myje ząbki, odświeża oddech. Czego chcieć więcej? No i jeszcze jedna rzecz, którą mam też już sprawdzoną. Jest to Nivolazione krem do stóp z Farmony, typowo nawilżający, 75 ml. Krem jest dość wydajny, fajnie się wchłania, ładnie stopy nawilża, nie są tłuste, nie są obkojone. Więc lubię powrócić do tego produktu. No i teraz pokażę Wam to, co zamówiłam z Hebe. W sumie podłączyłam się do mojej córek do zamówienia. I powiem Wam, że była fajna oferta na maseczki w płacie. Wiecie, że ja maski w płacie lubię. I były te z maseczki z Lomi Lomi chyba 27 zł za opakowanie. Także całkiem fajna była promocja. Tutaj mam dwie te wegańskie z warzywkami. Jedną już zużyłam i powiem Wam, że rewelacyjnie buzia wyglądała po niej. Także mam dwie z warzywkami i cztery z owocami. Oczywiście wybrałam sobie maseczki takie, wiecie, bardziej liftingujące, ujędrniające, no bo moja skóra tego potrzebuje, moja córcia jest dużo młodsza, więc wiecie, tam jej wystarczy rozświetlenie, nawilżenie w tym momencie. Natomiast maseczki jak najbardziej się sprawdzają i mogę je Wam polecić. I znakomie skusiłam się na nowość. Oni tam mają kilka produktów właśnie w tym momencie wydanych i to jest serum z 15% niacynamidem. Jest tu normalnie 30 ml. Jestem mega ciekawa, czy produkt się u mnie sprawdzi, bo jeśli chodzi o Nakomi, produkt z pompeczką jak najbardziej w porządku. To bywa u mnie różnie z pielęgnacją, jeśli chodzi o właśnie twarz. Więc zobaczymy, czy będę zadowolona z tego produktu. Oczywiście dam Wam znać za jakiś czas. W filmiku 5 kosmetyków może się pojawi krótka recenzja na temat tego produktu. No i przechodzimy do produktów, które zamówiłam w Kokolicie. Następne opakowanie od Anwen, tego produktu wzmacniającego włosy. To jest Shake Your Hair. Powiem Wam, że smak ma całkiem fajny, jest dość słodkie, ale da się to wypić. Jedna szklaneczka dziennie, tam wiecie, 4 miarki na szklankę wody wypijacie i włosy są wzmocnione. Generalnie ja już to piję chyba z 1,5 miesiąca. No i muszę Wam powiedzieć, że widać różnicę. Włosy są wzmocnione, mniej wypadają. Także to mnie cieszy, więc kolejne opakowanie, jak widzicie, kupiłam i mam zamiar spożytkować. Skusiłam się na coś z L'Oreala. I to jest Złoty Wiek 60 z plusem. Szukałam w ogóle jakiejś esencji, emulsji do twarzy. Powiem Wam, że no za dużo produktów nie było do wyboru. Natomiast to jest właśnie do skóry dojrzałej, pozbawionej blasku, do codziennego użytku. Zobaczymy, jak się to sprawdzi. Tu jest 125 ml, także całkiem spora pojemność. No ale wiadomo, na razie nie mogę nic Wam więcej powiedzieć na ten temat, bo jeszcze nic nie wiem. Zobaczymy, jak się sprawdzi u mnie produkt. Tu mam ulubioną moją rzecz, Znakomi żel, w sumie serum w żelu z aloesem. Tu jest 50 ml, bardzo fajny produkt, świetnie nawilża skórę, szybciutko się wchłania, skóra nie jest tłusta, nie jest klejąca. Bardzo lubię stosować to właśnie rano pod makijaż. No jak widzicie, mam kolejne opakowanie i będę z przyjemnością używać. Jeszcze jedna rzecz, którą bardzo dobrze znam i ponownie kupiłam.
To jest podkład z Evaline, to jest ta wersja niby matująca. Kolorek mam 01, tu jest 40 ml, świetny podkład. Pięknie wygląda na twarzy przez cały dzień, idealnie się dopasowuje do kolorytu mojej skóry. Ładnie się trzyma, nie wybłyszcza się bardzo szybko, więc mam kolejne opakowanie, ale powiem Wam, że chciałam sobie stacjonarnie kupić i niestety nigdzie tej wersji nie widziałam, więc kupiłam po prostu w internecie. Mam nadzieję, że puder będzie się pojawił, bo to jest mój jeden z ulubionych, który właśnie dobrze się sprawdza na mojej skórze. Taka nowość u mnie z Evaline i to jest balsam regenerujący do rąk, granat, jagody Acai i masło Shea. Zobaczymy, jak się sprawdzi, to jest 50 ml. Mam nadzieję, że formuła będzie fajnie się wchłaniająca i nie pozostawiająca tłustej warstwy, bo mam zamiar nosić ten krem w torebce do pracy, no ale to wiecie, jak zacznę używać, to się okaże, czy krem spełnia moje oczekiwania. Coś brązującego do ciała. Tym razem nie Perfecta, nie Dax Cosmetics, ale Evaline. Brazilian Body, nawilżający balsam do ciała, brązujący do każdego rodzaju karnacji. Więc zobaczymy, czy nie będzie za delikatny, bo ja z reguły wybieram te produkty do ciemniejszej skóry. Natomiast zobaczymy, czy będzie się fajnie wchłaniał, czy będzie efekt brązowienia, czy nie będzie skóra śmierdziała. No bo wiecie, przy tych wszystkich balsamach, samoopalaczach, jest później taki specyficzny zapach na skórze, no ale zobaczymy, tu jest chyba 200 ml. Produkt jest pompeczką, także fajnie, no ale za jakiś czas zacznę go już używać, więc zobaczymy, czy się sprawdzi. Kolejna rzecz Evaline, wiecie, że ja Evaline kosmetyki lubię i mamy tutaj wyszczuplającą kurację antycelulitową 8 w 1. Oczywiście mam to zamiar stosować na uda i na brzuch, żeby troszeczkę tą skórę wzmocnić. Czuję się już na tyle dobrze, że mogę z powrotem wrócić na orbiteka, więc wiecie, wiasna idzie, trzeba po tej zimie, po tej koronawirusie stanąć w końcu na nogi i wziąć się za siebie, więc mam taki balsamik, żeby właśnie ujędnić sobie trochę skórę na pośladkach i na udach, więc zobaczymy, czy będą jakieś efekty widoczne, jak zacznę ćwiczyć i stosować ten produkt. No i mam jeszcze cztery rzeczy z kolorówki. Baza pod cienie z Essence, jak dla mnie najlepsza, tu jest chyba 4 ml. Fajny ma kolorek, taki neutralny, niweluje jakieś zasinienia, żyłki na powiekach. Cienie się fajnie trzymają, także ja je lubię. To jest produkt ze szpatułką, także wiecie, dość fajny, higieniczny. Tusz do rzęs, który lubię, od czasu do czasu kupuję sobie właśnie L'Oreal, tą wersję Volume Million Lashes. W Rossmanie czy w Heben nie kupuję, bo tam jest cena z kosmosu, natomiast w internecie można go złapać za fajną cenę. Fajną ma szczoteczkę silikonową, nie za małą, nie za dużą, ładnie rozdziela rzęsy i rzeczywiście ten efekt takiego wachlarza jest widoczny na rzęsach, więc ten tusz mogę Wam polecić, ale skusiłam się też na nowy tusz, jak dla mnie z Evaline. To jest wersja Volumix Fiberlast. Wydaje mi się, że miałam chyba taką złotą wersję i nie do końca przypadła mi do gustu. Tu mamy tą wersję Rose Gold. No i zobaczymy, czy będę zadowolona z tego tuszu. Bardzo lubię tusz do rzęs, ten Volume Celebrities. Dla mnie jest świetna maskara, więc damy szansę kolejnemu tuszowi z Evaline Cosmetics. Zobaczymy, czy się sprawdzi. Za jakiś czas pewnie opinia się pojawi. I mam jeszcze jedną rzecz z Evaline Cosmetics i to jest Wonder Match, puder bambusowy, matujący, 6 gramów. Wiecie, że ja uwielbiam puder bambusowy, ale z Paeze i z Ekocery, ale tak chciałam sobie spróbować coś innego, coś nowego. Malutkie, fajne opakowanie, ale zobaczymy, jak puder będzie się sprawdzał na mojej dojrzałej skórze, czy nie będzie się szybko podkład wybłyszczał, czy nie będzie się ciaskował. No i ogólnie, jakie są moje wrażenia, to pewnie za jakiś czas Wam, kochani, opowiem. To by było tyle, jeśli chodzi o moje szaleństwo zakupowe. Dzisiaj Wam dziękuję serdecznie, że byliście ze mną. Pozdrawiam Was wszystkich cieplutko i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!